Kedas wiktamin myśli ułast, kedam zakep, kedam zakep. Na Polsacie powinni to puszczać. Śmiech gwarantowany, odmóżdżenie gratis. Poprawiłeś mi humor po szkole. Poniedziałek i to jest to. Dzień dobry moi mili, dzisiaj kolejny raz wyruszymy w podróż po świecie bezczelności i roszczeniowości, gdzie matki śmiało kroczą przez życie, ignorując wszelkie bariery i granice. A wszystko to w imię szczęścia swoich cudownych bąbelków. Jeśli jesteś tu pierwszy raz i nie znasz jeszcze Beki z Madek, to playlistę ze wszystkimi odcinkami tej serii pod rzucam tutaj, gorąco zapraszam, a teraz zaczynamy! Uważam, że matki, które decydują się na poród siłami natury, powinny otrzymywać od państwa wyższe zasiłki niż te, które rodzą poprzez cesarskie cięcie. Poród siłami natury jest znacznie bardziej wymagający zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, a jego trudności i poświęcenie powinny być odpowiednio docenione i wynagrodzone. Matki decydujące się na taki poród narażają się na długotrwałe cierpienie, ból i stres, które towarzyszą każdemu skurczowi. Wiele z nich decyduje się na poród naturalny z pełną świadomością ryzyka i bólu, z wiarą, że jest to najlepsze droga dla ich dziecka. To zasługuje na ogromne uznanie i wsparcie. Cesarskie cięcie jest zabiegiem chirurgicznym, który jest jednak zdecydowanie mniej bolesny w momencie porodu dzięki znieczuleniu. To sprawiedliwe, aby kobiety, które zdecydowały się na poród siłami natury, otrzymywały większe wsparcie finansowe. To również mogłoby być formą rekompensaty za ich trud i cierpienie. Nie rozumiem, dlaczego obecnie nie wyróżnia się matek, które zdecydowały się na poród naturalny. Czy naprawdę tak trudno dostrzec różnicę między tymi dwoma formami porodu? Poród siłami natury to ogromny wysiłek i poświęcenie, które powinno być doceniane. Dlaczego więc nie wynagrodzić tego dodatkowym wsparciem finansowym? Prowadzenie różnic w zasiłkach byłoby krokiem w stronę bardziej sprawiedliwego traktowania matek. Państwo powinno wspierać te, które decydują się na trudniejszą drogę z własnej woli i w trosce o zdrowie swojego dziecka. Okej, czyli rozumiem, że teraz mamy robić konkursy na najlepszy poród. I to nie byle jakie konkursy. Nagrody przyznawane będą za najbardziej dramatyczne wejście na porodówkę. O, patrzcie! Ta pani tutaj miała 48 godzin skurczy, wymiotowała 3 razy na lekarza i jeszcze zdążyła opowiedzieć mężowi, że to wszystko jego wina. Brawo, proszę państwa, należą się większe zasiłki. No faktycznie, co to za poród, gdy leży się tylko pod skalpelem? Pełen luzik, w końcu to tylko mała operacja, a znieczulenie to jest takie, że po wszystkim można od razu wstać i pójść na maraton. Matki po cesarce to przecież oszustki. Skoro wybrały łatwiejszą drogę, to pewnie będą kombinować całe życie, a te prawdziwe bohaterki rodzące siłami natury powinny dostawać od państwa medale za odwagę. Jestem matką wspaniałego dziecka, które kocham ponad wszystko. Niestety w naszym życiu nie wszystko układa się tak, jakbyśmy tego chcieli, a jednym z największych powodów mojego stresu jest zachowanie matki mojego męża, czyli babci mojego dziecka. Życie rodziców małego dziecka nie jest łatwe. Wymaga to ogromnych nakładów czasu, energii i co tu dużo mówić, pieniędzy. Każdy rodzic wie, że utrzymanie dziecka wiąże się z wieloma wydatkami. Pieluchy, jedzenie, ubranka, zabawki, edukacja. Lista jest długa i niekończąca się, a my czasem potrzebujemy wsparcia i tu pojawia się problem. Matka mojego męża, czyli babcia naszego dziecka, jest zupełnie obojętna na nasze potrzeby i potrzeby swojego wnuka. Kiedy prosimy ją o jakiekolwiek wsparcie finansowe, zawsze ma tą samą odpowiedź. Nie mogę, ponieważ większość swojej emerytury wydaje na swoje leki. Wydaje swoje pieniądze na leki zamiast pomóc swojemu wnukowi. Jak można być tak samolubnym? Przecież mówimy tu o babci, która powinna dbać o swoje wnuki. Moim zdaniem to jest jej obowiązek jako babci. Powinna zrozumieć, że my, młodzi rodzice, mamy teraz trudny czas i każda pomoc jest dla nas na wagę złota. Każdy grosz, który mogłaby nam przekazać, mógłby pomóc w zakupie niezbędnych rzeczy dla naszego dziecka, ale ona woli skupić się na sobie i swoich potrzebach. To naprawdę przykre, że nasz syn ma taką babcię, która nie chce się nim zainteresować i pomóc mu w jakikolwiek sposób. A przecież wnuk to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim radość i miłość, która powinna być obustronna. Nie obchodzi ją, że czasem nie mamy wystarczająco pieniędzy na podstawowe potrzeby naszego dziecka. Ona woli skupić się na sobie. Jest mi naprawdę ciężko pogodzić się z faktem, że ktoś może być tak egoistyczny. Przepraszam, musiałam się wyżalić. Babcia jest zła, bo wydaje na swoje leki. Ojej, no tak, jak ona śmie wydawać swoje własne pieniądze na siebie, kiedy mogłaby sfinansować nową paczkę pieluch? Jak można być tak samolubnym? Przecież wiemy, że bycie zdrową i żywą babcią to takie przereklamowane. Przecież mówimy tu o babci, która powinna dbać o swoje wnuki. Tak, dokładnie. Babcia powinna olać swoje leki i swoje zdrowie i całą emeryturę przeznaczać na bąbelka. Kto potrzebuje leków, kiedy
można być bankomatem. A co jeśli ona po prostu nie ma pieniędzy? Może jej emerytura to tylko ciut więcej niż to, co wydaje na leki. Ale hej, kto by się tym przejmował? Najważniejsze, żeby wnuk miał nowe zabawki. Muszę się z wami podzielić moją ogromną radością i dumą, bo mój synek to prawdziwy cud świata. To, co przeżywam każdego dnia, to coś niesamowitego i nie mogę się oprzeć, żeby o tym napisać. Nasz mały księżycowy promyczek, nasz aniołek z chmurki, nasz słodki kłębuszek radości jest najwspanialszym dzieckiem na całym świecie. Od pierwszej chwili, kiedy go zobaczyłam, wiedziałam, że jest wyjątkowy. Jego uśmiech potrafi rozjaśnić najciemniejsze dni, a jego śliczne oczka są jak dwa maleńkie, błyszczące diamenty. Każdy dzień z nim to nowe odkrycie, nowe przeżycie i mnóstwo radości. Ma zaledwie kilka miesięcy, a już potrafi robić takie rzeczy, że nie mogę wyjść z podziwu. Na przykład jak niesamowicie potrafi chwytać swoją małą rączką mój palec. Jego małe paluszki są jak magiczne różdżki, które dotykają serca. I jak on pięknie gaworzy. To są najpiękniejsze dźwięki, jakie kiedykolwiek słyszałam. A jego pieluszki? Kto by pomyślał, że mogę się cieszyć z takiego czegoś? Ale kiedy zmieniam mu pieluszkę i widzę, że wszystko jest w porządku, jestem taka szczęśliwa. Jego kubki są dla mnie magiczne i pokazują, że mój skarb jest zdrowy i szczęśliwy. Nie ma nic, co mogłoby mi bardziej poprawić humor. Mój mały misiopysio, mój cukiereczek marcepaneczek, moje serduszko perełeczka, to najcudowniejsza istota na świecie. Każde jego westchnienie jest dla mnie jak melodia, każdy uśmiech to skarb. Kiedy zasypia w moich ramionach, czuję, że jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. Jego śliczne włoski są miękkie jak puch, a zapach jego skóry to najpiękniejszy aromat, jaki można sobie wyobrazić. Lepszy niż wszystkie perfumy świata. Każda chwila z nim to czysta magia. Kiedy widzę, jak odkrywa świat, jak patrzy z ciekawością na wszystko dookoła, serce mi rośnie. Jest taki mądry i ciekawy. Już teraz widać, że będzie geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kim stanie się w przyszłości, ale wiem jedno. Zawsze będzie moim najukochańszym skarbem. Aż nie wiem, od czego zacząć. To brzmi, jakbyś wygrała na loterii. Naprawdę, gratulacje. Twój synek to prawdziwe arcydzieło. Chciałbym usłyszeć, jak wymawia swoje pierwsze słowo. Mam nadzieję, że to będzie coś w stylu E równa się MC kwadrat. W końcu, jeśli teraz robi takie niesamowite rzeczy, jak chwytanie palca, to Einstein się chowa. No i te pieluszki. Magia pełną gębą. Kto by pomyślał, że coś takiego może wywołać taką euforię? Myślę, że powinnaś założyć bloga. Dziennik pieluszkowej magii. Myślę, że jest spory potencjał na bestseller. W każdym razie trzymajcie się ciepło w waszym królestwie magicznych kup i rosnących geniuszy. Świat nigdy nie będzie taki sam. Pamiętaj, drogi widzu, że jeśli jesteś tu pierwszy raz, to koniecznie zostaw suba na kanale, jeśli chcesz być na bieżąco z treściami. No i pamiętaj, żeby koniecznie zostawić jakiś komentarz dla zasięgu. Możecie napisać, z jakich miejscowości mnie oglądacie, bo w sumie jestem ciekaw. Nigdy wcześniej nie pisałam negatywnych opinii o restauracjach, ale nasza ostatnia wizyta tutaj skłoniła mnie do tego. Jako matka dwóch energicznych chłopców zawsze staram się znaleźć miejsce, gdzie cała rodzina może cieszyć się wspólnym posiłkiem bez zbędnego stresu. Niestety w przypadku tej restauracji doświadczyliśmy wszystkiego, co najgorsze w obsłudze klientów. Przydzielono nam stolik w kącie z dala od reszty gości, co już na wstępie dało nam do zrozumienia, że obecność dzieci nie jest tu mile widziana. Jednak nie chcąc wyciągać pochopnych wniosków, postanowiliśmy dać temu miejscu szansę. Podczas oczekiwania na jedzenie nasi chłopcy, jak to dzieci, zaczęli się bawić. Może byli troszkę za głośno, ale po prostu robili to, co dzieci robią najlepiej. Cieszyli się życiem. Było to zaledwie kilka chwil wesołości, ale dla obsługi restauracji było to wyraźnie nie do zaakceptowania. Po kilku minutach podeszła do nas kelnerka zniecierpliwiona i bez grama uśmiechu zażądała, abyśmy uspokoili dzieci, ponieważ ich zachowanie przeszkadza innym gościom. Jestem w szoku, że w dzisiejszych czasach dzieci nie mogą nawet trochę się pobawić, zanim dostaną jedzenie. To było wręcz obraźliwe, że obsługa nie potrafiła zrozumieć, że dzieci to też klienci i mają prawo do odrobiny radości. Kiedy w końcu podano nam jedzenie, liczyłam na to, że może chociaż smak potraw zrekompensuje nam ten przykry incydent. Niestety było jeszcze gorzej. Nasze dzieci, które zazwyczaj nie są wybredne i jedzą z apetytem, nawet nie chciały spróbować swoich dań. Ani razu nie zapytano nas, czy wszystko w porządku, czy jedzenie nam smakuje, czy dzieci potrzebują czegoś specjalnego. Podsumowując, nasza wizyta była kompletnym rozczarowaniem. Obsługa, która całkowicie nie ma podejścia do dzieci, nijakie jedzenie, brak empatii i zrozumienia. To wszystko sprawia, że nigdy więcej tam nie wrócimy. Wyobrażam sobie tę scenę. Dzieci zaczynają się bawić, może troszkę za głośno. Tak, troszkę za głośno, czyli prawdopodobnie zaczęły demolować lokal i uprzykrzać życie innym gościom, skoro obsługa postanowiła interweniować. Chłopcy zaczęli się bawić. Oczywiście, co innego mogą robić w restauracji? Wiadomo, jak to dzieci. Hałas, bieganie, krzyki i cała ta radość życia. A kelnerka pewnie po prostu była zazdrosna, że nie może dołączyć do tej imprezy, dlatego zwróciła uwagę. Podsumowując, rozczarowanie totalne. Obsługa nie wie, że dzieci są najważniejszymi klientami świata, jedzenie gorsze niż w stołówce szkolnej i zero empatii. A przecież to tylko dzieci. To świętość, której się nie rusza. Nie pozdrawiam. Piszę ten post, bo czuję, że nie mam innego
jednego wyjścia. Mój syn, jak każde dziecko, ma swoje marzenia. Od zawsze pragnie odwiedzić Energylandię, park rozrywki, o którym mówi każdego dnia. Każda rozmowa, każdy wieczór spędzony na oglądanie filmików z Energylandii na YouTubie to dla niego podróż do krainy marzeń. Jego pragnienie jest ogromne, a ja jako jego matka chcę to marzenie spełnić. Niestety nie jest to możliwe ze względu na naszą sytuację finansową. Podjęłam decyzję, że nie będę pracować, aby móc w pełni poświęcić się wychowaniu mojego syna. Wiem, że niektórym może się to wydawać kontrowersyjne, ale wierzę, że bycie obecnym w życiu mojego dziecka jest najważniejsze. Ta decyzja oznacza niestety, że nasze finanse są mocno ograniczone. Nie mamy pieniędzy na takie luksusy jak wycieczka do Energylandii, a to marzenie mojego syna pozostaje niespełnione. To łamie mi serce, bo każde dziecko zasługuje na radość i spełnianie swoich marzeń. Dlatego zwracam się do was z prośbą, a właściwie z apelem o pomoc. Szukam kogoś, kto mógłby zasponsorować wycieczkę do Energylandii dla mojego syna. Chciałabym, żeby mógł zobaczyć to magiczne miejsce na własne oczy, przejechać się na wszystkich rollercoasterach i cieszyć się dzieciństwem bez ograniczeń. Jako że mój syn jest jeszcze za mały, aby pojechać sam, potrzebuje naszej opieki. Osoba, która zdecyduje się zasponsorować tę wycieczkę, musi liczyć się z kosztami dla mnie i mojego partnera, abyśmy mogli towarzyszyć mojemu dziecku. Myślę, że to niewielka prośba, bo uważam, że dzieciństwo jest czasem, w którym powinny spełniać się marzenia. Podjęłam decyzję, że nie będę pracować, aby móc w pełni poświęcić się wychowaniu mojego syna. To jest dopiero logika. Nie mamy pieniędzy, więc postanowiłam, że zarabiać nie będę. No bo kto potrzebuje pracy? Praca jest tylko dla tych, którzy nie mają marzeń. Jako że mój syn jest jeszcze za mały, aby pojechać sam, potrzebuje naszej opieki. No jasne, to jest dokładnie to, co sponsor chciał usłyszeć. Nie tylko jedno dziecko wysłać na wycieczkę, ale całą rodzinę, bo dlaczego by nie? No i oczywistym jest, że dzieciństwo jest czasem, w którym powinny spełniać się marzenia, bo jak mówi stare porzekadło, marzenia twojego dziecka są najważniejsze, zwłaszcza gdy spełniają je zupełnie obcy ludzie. Tak więc, drodzy sponsorzy, wyciągajcie swoje portfele i otwierajcie je szeroko, bo nie ma nic ważniejszego niż cudze dziecko na rollercoasterze. Uwaga, jeśli teraz coś jecie, to przestańcie na moment, bo będzie grubo. Lojalnie ostrzegam, najlepsze zostawiłem na koniec. Kiedy mój synek po raz pierwszy przeziębił się, martwiłam się o jego drożność dróg oddechowych. Małe dzieci, jak wszyscy wiemy, nie potrafią jeszcze samodzielnie wydmuchać nosa, co sprawia, że zalegająca wydzielina może być dla nich bardzo uciążliwa. Próbowałam różnych metod, aspiratorów, gruszek, ale żadna z nich nie przyniosła zadowalających rezultatów. Dodatkowo mój synek bał się tych urządzeń, co sprawiało, że każda próba oczyszczenia noska była dla nas obu stresująca. W końcu po rozmowie z moją babcią dowiedziałam się o tradycyjnej metodzie, której używały nasze prababki, zasysanie wydzieliny ustami prosto z noska dziecka. Początkowo byłam sceptyczna, ale postanowiłam spróbować. To naprawdę proste. Najpierw przygotowuję się, upewniając się, że mam czyste ręce. Kładę synka na plecach, delikatnie unieruchamiam jego główkę, aby się nie wiercił. Następnie nachylam się nad nim, delikatnie zasysam wydzielinę z jego noska i wypluwam ją do chusteczki. Cały proces trwa kilka sekund i co najważniejsze, nie powoduje u niego żadnego dyskomfortu. Dodatkowo podczas tego procesu mogę nawiązać bliski kontakt z moim dzieckiem. Czuję się pewnie, wiedząc, że nie używam żadnych narzędzi, które mogłyby go przestraszyć lub zranić. Zauważyłam też, że jestem w stanie usunąć więcej wydzieliny niż za pomocą tradycyjnych aspiratorów. Mój synek oddycha swobodniej i szybciej dochodzi do siebie. Nie muszę wydawać pieniędzy na różne urządzenia i środki do czyszczenia nosa. Wszystko, czego potrzebuję, mam przy sobie. Dla mnie to rozwiązanie stało się nieocenionym narzędziem w opiece nad moim maluszkiem. Czuję się bardziej związana z moim dzieckiem i mam pewność, że robię wszystko, co mogę, aby zapewnić mu komfort i zdrowie. Okej, było już smakowanie kubki, teraz wysysanie gili ustami. Zastanawiam się, co będzie następne. Zostały jeszcze jakieś obrzydlistwa, którymi mogą nas zaskoczyć? Ktoś coś? Jakby nie patrzeć, nic tak nie buduje więzi z dzieckiem, jak pochylanie się nad nim i wysysanie mu gili prosto z nosa. Chyba każdy o tym wie. Ach, ta miłość matczyna. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że możemy zaoszczędzić. Żadnych aspiratorów, żadnych drogich środków do czyszczenia nosa. Wszystko, czego potrzebujesz, masz przy sobie. Usta. Możemy dodać to do listy, które robimy dla dobra planety. Segregacja śmieci, używanie wielorazowych toreb, zasysanie wydzieliny z nosa dziecka. Czego się nie robi dla matki Ziemi.